Osoby zmagające się z problemem nałogu mogą liczyć na wsparcie w obliczu pandemii. Zabrzańskie ośrodki terapeutyczne, zachowując wymogi sanitarne, stale pracują, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom pacjentów. Wszystkie ośrodki zabrzańskie pracują na pełnych obrotach. Oczywiście ilość pacjentów troszkę zmalała, ale w tych warunkach, w których jest to możliwe, to pracują na pełnych obrotach i tutaj nie odkładać decyzji na styczeń, luty. Podjąć decyzję, jeżeli ktoś powinien podjąć taką decyzję, to teraz w grudniu. Czekamy na Państwa z otwartymi ramionami i wszystkim życzymy, żeby tym razem się udało. Ośrodek profilaktyki i leczenia uzależnień w Zabrzu działa od 1998 roku. Placówka nie zwalnia także i w tym trudnym czasie. Ośrodek prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, poradnictwo medyczne czy psychologiczne. I choć zmieniły się nieco formy oddziaływań, to na pomoc zawsze można liczyć. Większość pacjentów przyjmowana jest w sposób bezpośredni, ale jest prowadzona również praca w formie online dla tych pacjentów, którzy nie wymagają bezpośredniego kontaktu z terapeutą, czy też z lekarzem, nie wymagają albo nie mogą skorzystać z bezpośredniego kontaktu. Na pewno przyjmujemy wszystkich pacjentów, którzy przychodzą po raz pierwszy w sposób bezpośredni. Prowadzimy również oddziaływania grupowe, czyli grupy odbywają się, natomiast są mniej liczne, maksymalnie 6-7 osób, dlatego że one uwzględniają wielkość sal terapeutycznych i przede wszystkim dbamy o to, żeby wszystkie zajęcia grupowe, również spotkania indywidualne, odbywały się w warunkach reżimu sanitarnego. Zmieniła się też tematyka problemów poruszanych przez pacjentów. Często musimy to omawiać w kontekście pandemii i lęków, które przeżywają aktualnie ludzie. Lęków przed zachorowaniem bądź problemów po zachorowaniu. To, co doskwiera wielu osobom w tym trudnym czasie, to także samotność. Samotność to nie tylko to, że człowiek jest sam, ale że zaczyna się od ludzi izolować, zaczyna się bać współtowarzyszy. Z tym jakoś trzeba by się zmierzyć i tą barierę pokonać. O problemach zawsze warto rozmawiać i szukać różnych form pomocy, zwłaszcza że tak podana pomocna dłoń często bywa w zasięgu naszej ręki.